Panie Marszałku, Wysoka Izbo, stanowisko Twojego ruchu co do druku 2507 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy ordynacja podatkowa z projektami ustaw wykonawczych jest pozytywne. Popieramy ten projekt z zastrzeżeniami dotyczącymi zmian w ordynacji podatkowej, ale o tym za chwilę. Ja chciałbym się skupić na drugiej implementacji dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 roku. W tym projekcie określone zostały zmiany, które będą funkcjonowały od 1 stycznia 2015 roku, dotyczące miejsca świadczenia usług w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych, radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób nie będących podatnikami, czyli będących ostatecznymi konsumentami. I rozwiązania te zmierzają w kierunku opodatkowania tych usług w miejscu ich konsumpcji i to będzie najistotniejsza zmiana. Aby móc tą zasadę realizować, konieczne będzie stworzenie systemu informatycznego, za pomocą którego podatnicy będą mogli rozliczać podatek VAT i będzie to tak zwany mały punkt kompleksowej obsługi. Przepisy dotyczące małego punktu kompleksowej obsługi umożliwią podatnikom świadczenie usług na rzecz osób nie będących podatnikami w państwach członkowskich, które nie mają siedziby działalności gospodarczej podlegającej rozliczeniu VAT należnego z tytułu świadczenia wymienionych usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w państwie członkowskim, w którym posiadają numer identyfikacyjny. Dzięki temu podatnicy będą mogli uniknąć rejestracji w każdym państwie członkowskim konsumpcji. Tu uwaga do wypowiedzi pani posłanki Bubuli. Za ten 1 milion, gdyby tego 1 miliona nie wydawać, podatnik, przedsiębiorca musiałby rejestrować w każdym państwie unijnym, jeżeli chciałby wykonywać wymienione usługi w tych państwach, więc jest to koszt niewielki. Jeżeli ktoś nie prowadził nigdy działalności gospodarczej, to może sugerować, że takie zmiany są niekorzystne i że nie warto płacić miliona, a niech podatnicy rejestrują się w każdym państwie, jeżeli takie usługi mają na terenie każdego kraju unijnego realizować. Następnie w ramach tej procedury podatnik zarejestrowany w małym punkcie kompleksowej obsługi będzie składał drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT dla małego punktu kompleksowej obsługi, a państwo członkowskie identyfikacji będzie przekazywało te deklaracje wraz z zapłaconą kwotą VAT do odpowiednich państw członkowskich konsumpcji za pośrednictwem bezpiecznej sieci komunikacyjnej. System ten będzie fakultatywny dla podatników. Niemniej, jeżeli podatnik zdecyduje się na stosowanie się do tego systemu, będzie musiał stosować się w odniesieniu do wszystkich państw konsumpcji, w których będą istnieli jego odbiorcy końcowi tych jego usług. Naczelnikiem odpowiadającym za pobór podatku VAT oraz za kontrolę rozliczenia tego podatku będzie naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Najistotniejszą zmianą jest zmiana w artykule 28k, właśnie określająca zmianę miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych nadawczych oraz usług elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami. Zmiana ta będzie polegała na odejściu od określenia tego miejsca na podstawie siedziby usługodawcy, tak jak to jest dotychczas, na rzecz miejsca, w którym usługobiorcy nie będący podatnikami posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. I zmiana ta będzie odpowiadała regulacji artykułu 58 wspomnianej dyrektywy. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany wprowadzane w ordynacji podatkowej, to zmiana ta będzie polegała na konieczności składania drogą elektroniczną deklaracji VAT w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego, z tym, że ten termin składania deklaracji nie będzie ulegał zmianie, nawet jeżeli dzień 20 miesiąca będzie przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy i jest to zupełnie niezrozumiałe, dlaczego nie można zachować tu standardów, które funkcjonują w tej chwili w ordynacji podatkowej, które przesuwają dzień, jeżeli dzień
terminu złożenia tej czy innej deklaracji wypada w dzień wolny od, ustawowo wolny od pracy, na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, jest termin obowiązujący, jest pierwszy dzień roboczy po tym terminie. I to na pewno budzi wątpliwości, bo to w przeciwieństwie do poprzednich przepisów, o których mówię, ułatwiających działalność gospodarczą podmiotom realizującym tego typu usługi, to jest jakimś utrudnieniem. Drugim utrudnieniem jest określenie okresu przechowywania ewidencji prowadzonej na potrzeby procedur szczególnych, czyli tych wykonywanych, wymienionych usług, przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych. I to jest również odstępstwo od reguły, że wszelkiego rodzaju dokumentacje podatkowe przechowywane są przez okres 5 lat, a więc o połowę krótszy, przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano transakcji czy dokonano świadczenia usług. I to również budzi nasze zastrzeżenia. Naszym zdaniem ten termin powinien być jednakowo ustalony, tak jak to jest dla pozostałych usług i dostaw towarów. Z tymi dwoma zastrzeżeniami dotyczącymi zmian w ordynacji podatkowej, Twój ruch będzie popierał te rozwiązania z tego powodu, że są to rozwiązania ułatwiające działalność gospodarczą i nawet jeżeli te koszty w jakimś stopniu zostaną poniesione, to one zostaną zrekompensowane istotnymi ułatwieniami dla podatników realizujących wymienione usługi. Dziękuję bardzo.